uroczystość pożegnania świętej pamięci Michała Chydzika rozpoczynam w imię Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. W imieniu zboru Filadelfia, którego mam zaszczyt być pastorem, witam was wszystkich, tak licznie przybyłych na dzisiejszą uroczystość pożegnania naszego brata, przyjaciela, pastora, który odszedł do wieczności w miniony czwartek, 13 kwietnia 2017 roku, we wczesnych godzinach porannych. Witam przede wszystkim was, najbliżsi, rodzino oraz wszystkich krewnych, przyjaciół, znajomych. Chcę przywitać również serdecznie całe grono duchownych i pastorów zborów Kościoła Zielonoświątkowego, członków Naczelnej Rady Kościoła z biskupem Markiem Kamińskim na czele. Witam grono jego przyjaciół i dawnych współpracowników, Kazimierza Sosulskiego, Mariana Suskiego, Włodzimierza Rudnickiego. I wybaczcie, jeśli nie wymienię wszystkich, ale to tych, którzy gdzieś tam przed wielu dekadami wspólnie razem stali u boku naszego brata. Słowa powitania kieruję też ze szczerą wdzięcznością za przybycie i udział w uroczystości do wszystkich przedstawicieli duchownych z innych denominacji. I tak, pragnę przywitać prezbitera naczelnego Kościoła Bożego w Chrystusie, prezbitera Andrzeja Nędzusiaka, pastora zboru tegoż kościoła w Warszawie. Pragnę przywitać delegację zborów ewangelicznej wspólnoty zielonoświątkowej z prezbiterem naczelnym tejże społeczności, Tadeuszem Krzokiem, pastorem zboru w Sanoku na czele. Pragnę przywitać księdza Leszka Czyża, pastora zboru Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Wiśle Malince. Witam bardzo serdecznie Henryka Wieję, założyciela fundacji i społeczności Życie i Misja w Ustroniu. Pragnę przywitać pastora Andrzeja Celikasa z chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej tutaj na miejscu w Bielsku Białej, jak i delegację Kościoła Wolnych Chrześcijan pod przewodnictwem Piotra Żądło. Chcę też szczególnie przywitać tych, dla których przybycie na to miejsce oznaczało pokonanie najdłuższych odcinków drogi, a mianowicie dyrektora misji Nehemiasz w Niemczech, Pawła Szturca. Witam przedstawiciela polonijnych zborów, Antoniego Dąbrowskiego, pastora zboru w Toronto. A także chciałbym przywitać prezbitera naczelnego Andrzeja Jeziernickiego z Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej. Być może pominąłem kogoś z was, kto jesteście na tym miejscu, ale proszę o wybaczenie mi tego faktu. Szanowni zgromadzeni, zebraliśmy się dziś na tym miejscu, aby pożegnać i oddać ostatnią posługę zgasłemu bratu w Chrystusie, świętej pamięci Michałowi Chydzikowi, wieloletniemu byłemu prezbiterowi naczelnemu, biskupowi Kościoła Zielonoświątkowego. Biorąc udział w tej uroczystości, wyrażamy nasze uznanie, szacunek i wdzięczność temu, z którym dziś żegnamy się w tej doczesności. Uczestnicząc w tej uroczystości, pragniemy również wam, najbliżsi, wyrazić nasze słowa kondolencji, ale nie tylko. Jesteśmy tu, by wspólnie modlić się do Boga, prosząc o jego pokój i pociechę w nadchodzących dniach
żałoby dla każdego z was z osobna. I wreszcie po trzecie, zgromadziliśmy się tutaj, by jako chrześcijanie skupić się i choć przez chwilę skierować naszą uwagę na kierowane do nas przesłanie Bożego Słowa, które, jak wierzymy, On, kochający nas, Bóg i Ojciec, zawsze posyła do nas w każdych okolicznościach swe Słowo, pragnąc przede wszystkim, by każdy mógł odkryć prawdziwy sens życia i to życia wiecznego, do którego każdemu otworzył dostęp przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Przed dalszym przebiegiem tej uroczystości zechciejmy wspólnie modlić się. Wszechmogący Boże, Ojcze, dziś w tej szczególnej dla nas wszystkich chwili w Tobie pragniemy szukać dla siebie mocnego oparcia i źródła pociechy. Przez wiarę wyznajemy, że tylko w Tobie i w bliskiej społeczności z Tobą możemy czuć się bezpiecznie, oczekując od Ciebie tak bardzo potrzebnej nam wszystkim, a szczególnie najbliższej rodzinie zmarłego, Twego wsparcia i otuchy. Boże, dziękujemy Ci, że nasz brat w Chrystusie Michał Chydzik mógł poznać Twoją łaskę zbawienną i przyjął ją przez wiarę. Dziękujemy Ci, Boże, za jego życie i służbę wśród nas, która była tak owocna i skuteczna, a jej rezultaty pozostają trwałe dzięki Twojej łasce. Ojcze, odszedł od nas wspaniały sługa Ewangelii. Dziś, gdy więc nadal żniwo jest wielkie, prosimy o nowe powołania i wysłanie kolejnych pracowników tak, by żniwo Ewangelii nie ustawało, lecz by jeszcze bardziej mogło się rozwijać. Modlimy się, by Twoje ojcowskie błogosławieństwo towarzyszyło nam teraz w czasie tej uroczystości pożegnania, jak i późniejszego złożenia trumny do rodzinnego grobowca. Nam zaś wszystkim proszę, błogosław dalsze dni naszej ziemskiej pielgrzymki. Dodaj wytrwałości w wierze i w służbie. O to wszystko prosimy w imieniu Twego Syna Jezusa Chrystusa, a naszego Pana i Zbawiciela. Amen.
Przedstawię teraz notę biograficzną świętej pamięci Michała Hydzika. Otóż urodził się 2 stycznia 1944 roku w Brzeżawie w powiecie przemyskim. Gdy miał 2 lata, jego ojciec został zabity przez nacjonalistyczne oddziały grasujące w okresie powojennym po terenach południowo-wschodniej Polski. Z powodu więc trudnej sytuacji rodzinnej za jakiś czas został wysłany wraz z bratem do domu dziecka. Po zdobyciu wykształcenia w szkole średniej i ukończeniu kursu pedagogicznego wrócił do rodzinnej Brzeżawy, gdzie podjął pracę jako nauczyciel. W 1964 roku, w wieku 20 lat, świadomie narodził się na nowo. Wkrótce też przeżył chrzest Duchem Świętym i przyjął chrzest wiary. To spowodowało, że jeszcze w tym samym roku został wyrzucony z pracy, a powodem były oskarżenia o podłożu ideologicznym. Rozpoczął więc studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, które niestety musiał przerwać, aby zająć się chorą matką. W 1966 roku zawarł związek małżeński z Tatianą Ilczuk, a ich związek został ubłogosławiony 3 dzieci: Małgorzata, Dorota i Daniel. W latach 70. rozpoczęła się represja w stosunku do jego osoby przez służby SB. Zaczęło się od nieco humorystycznego dla nas dzisiaj incydentu, gdyż zaczęto go podejrzewać o współpracę z KOR-em. A jak później się okazało, wszystko dlatego, że gdzieś w opublikowanym kontekście swoich kazań użył skrótów: pierwszy KOR i drugi KOR. ASB odebrała to jako działalność przeciwustrojowi i wspieranie wówczas nielegalnie działającego już 1 KOR-u, więc sprawa się zaczęła. W latach 1966-1976 był członkiem tego zboru, z tym, że zbór ten mieścił się w Wapienicy, to dzielnica Bielska-Białej. W zborze tym pełnił służbę ewangelisty, zajmował się młodzieżą, a wkrótce został liderem okręgowym młodzieży. W 1978 roku został ordynowany na prezbitera. W drugiej połowie lat 70. ówczesny przewodniczący ugrupowania stanowczych chrześcijan, brat Andrzej Kominek, zaproponował Michałowi Hydzikowi wsparcie zboru w Ustroniu, który w tym czasie borykał się z różnego rodzaju trudnościami. Podjęcie tego zadania zaowocowało rychłym powołaniem go na pastora tej społeczności. Tak więc w latach 1976-1987 był pastorem zboru ZKE wówczas, zboru Betel w Ustroniu. Cechą charakterystyczną tego okresu jego służby było zainicjowanie raz w miesiącu tak zwanych nabożeństw uzdrowieńczych. W wyniku tego dziesiątki osób z różnych denominacji przybywały do Ustronia z całej Polski i wielu doświadczało Bożego uzdrowienia. To przyczyniło się też do znaczącego wzrostu liczebnego zboru z około 35 do ponad 200 osób. Wkrótce podjął też budowę wówczas największego w Polsce ewangelikalnego domu modlitwy. 13 września 1986 roku po licznych spotkaniach, modlitwach i podejmowanych decyzjach złożył na posiedzeniu Rady ZKE
wniosek o usamodzielnienie się poszczególnych ugrupowań wchodzących w skład tegoż kościoła. Wniosek został zaakceptowany kilka miesięcy później, w grudniu tegoż roku, na kolejnym posiedzeniu Rady Kościoła. Pierwszy synod założycielski nowo utworzonego Kościoła Zielonoświątkowego, odbywający się w maju 1987, wybrał brata Michała Chydzika na prezbitera naczelnego, który tę funkcję pełnił aż do 2000 roku. Wewnątrz kościelne frakcje, jak i Służba Bezpieczeństwa w dalszym ciągu początkowo nie mogły się na to zgodzić, nie akceptowano jego osoby na tym stanowisku. Podjęte więc były próby, by go z tego stanowiska, z tej funkcji usunąć. Jednak szybko następujące w tym czasie zmiany ustrojowe uniemożliwiły realizację tych zamysłów. A rosnący z tygodnia na tydzień autorytet prezbitera naczelnego również uspokoił tych wewnątrz w kościele, którzy mieli inne zamysły. Ten okres był wyjątkowo intensywny, poświęcony wyjątkowo intensywnej pracy i modlitwy, bo towarzyszyła jemu i gronu jego najbliższych współpracowników świadomość historycznego kładzenia podwalin nowego kościoła. Kościół Zielonoświątkowy pod przewodnictwem prezbitera Michała Chydzika doświadczył znaczącego rozwoju liczebnego. Podczas jego zwierzchnictwa nad tym kościołem, mam na myśli cały ten okres, gdy był prezbiterem naczelnym, powstało ponad 100 nowych zborów w kraju. W ocenie Michała Chydzika wzrost ten nastąpił w dużej mierze dzięki misji namiotowej i kładzeniu akcentu, mocnego akcentu na ewangelizację. Jako prezbiter naczelny miał pragnienie zintegrowania całego ruchu zielonoświątkowego w Polsce i w początkowym okresie pełnienia swej funkcji wkładał wiele zapału dla tej sprawy. Inicjował w tym celu wspólne spotkania, konferencje z innymi wspólnotami zielonoświątkowymi. Jednak gdy przychodziło do konkretnych rozmów, przedstawiciele tych ugrupowań ograniczali się zazwyczaj do ogólnikowych stwierdzeń, nie przedstawiając przy tym żadnych z własnej strony konstruktywnych propozycji. W swojej służbie z natury był ewangelistą i zawsze na pierwszym miejscu stawiał pracę ewangelizacyjną, misyjną. Od roku 2000 do 2008 był pastorem tego zboru, Filadelfia w Bielsku Białej, a od 2005 przez 3 lata równolegle był pastorem zboru bielskiego i w Ustroniu. Jeśli chodzi o jego ciekawsze poglądy, które udało mi się gdzieś odnaleźć, uważał między innymi, że przyroda jest swego rodzaju drugą księgą po Biblii, która świadczy o istnieniu Boga. Uważał, że w naturze nie ma przypadków i wszystko, co jest, istnieje w bardzo konkretnym, określonym celu. Stąd też na pożegnanie usłyszymy pieśń „Gdy na ten świat”, a wcześniej usłyszymy pieśń, która jest jego ulubioną, ale to będzie za czas jakiś. Miałem okazję odwiedzić go w sierpniu 2016 roku w Brzeżawie. Był to dla mnie przywilej, gdyż mogłem przeczytać jego bardzo króciutkie kazanie, którego już niestety nie był w stanie wygłosić werbalnie, lecz zostało przez niego napisane na tabliczce. Napisał tak: „Edward, przyznam ci się, zamierzam napisać kolejną książkę na temat wiary. Powiem szczerze, dla mnie osobiście to zdanie, to stwierdzenie, ta postawa jest bodaj najgłośniejszym i takim pozostanie jego kazaniem
do końca moich dni. Drodzy, kończąc, chciałbym zacytować jeden werset z listu do Hebrajczyków. Ten mniej znany z 13 rozdziału, bo wszyscy na pamięć znamy 8 wiersz 13 rozdziału. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Ale gdy pytam tu i tam, co jest w poprzednim wierszu 7, to już nie tak ochoczo wszyscy odpowiadają. Więc zacytuję. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże. A rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Nasz świętej pamięci brat Michał Chydzik wiarę tę zachował. Wiarę tę zachował, jak sam to potwierdzał, Boży pokój wypełnia moje wnętrze. Nadzieja życia wiecznego była do końca jego pociechą. Tu teraz dla nas pozostaje wyzwanie, by go naśladować. Świętej pamięci Michał Chydzik, odchodząc do wieczności, pozostawił żonę, 2 córki i syna, synową i zięcia, 1 wnuka i 3 wnuczki i 1 brata, a także bliższą i dalszą rodzinę, liczne grono przyjaciół, współpracowników i znajomych. Kontynuując niejako prezentację postaci, przypominanie tej postaci, zechciejmy poświęcić kilka minut naszej uwagi na przygotowaną przez służbę medialną zboru Betel w Ustroniu prezentację. Zechciejmy poświęcić tych kilka minut, które to zajmie, aby z refleksją przyjrzeć się temu, co zostało przygotowane. A po tej prezentacji, jeśli mogę, poproszę córkę Małgorzatę, aby podzieliła się wspomnieniem o ojcu. Drogie siostry, drodzy bracia, poruszamy tematy fundamentalne, podstawowe, fundamentalne. To znaczy te pierwsze, fundamentalne, podstawowe. Wiecie, że życie człowieka jest w Biblii przyrównane do budowli. Do budowy. Pan Jezus mówi o dwóch budowniczych. Jeden z nich budował na piasku, drugi z nich budował na fundamencie. I przyszedł taki moment, że obie budowy zostały nawiedzone przez kryzys, a więc przez doświadczenie, wiatr, woda i tak dalej. I jaki był skutek, albo jaki był owoc? Owoc tego był taki, że ten dom, który był budowany na fundamencie, a więc na fundamencie, ten dom się ostał. Natomiast ten, który był budowany na piasku, po prostu się rozsypał. Szkodę poniósł. My mówimy o fundamentach, a więc o czymś podstawowym, o czymś pierwszym. I tym fundamentem, tym czymś pierwszym, jak już wspomniałem poprzednio, jest pokuta, jest opamiętanie się, jest nawrócenie się. To jest ten fundament. To jest to pierwsze. Nie chrzest. Chrzest jest następstwem pokuty, opamiętania, nawrócenia się. Natomiast pokuta jest czymś pierwszym. I przypomnę wam, kochani, że gdy pytaliśmy Jana Chrzciciela, a pytaliśmy, co było pierwszym tematem, który zwiastował, stojąc w Jordanie, odpowiedział nam, wzywałem ludzi do pokuty. Opamiętajcie się, pokutujcie, wzywał Jan Chrzciciel. Potem wsłuchiwaliśmy się w to, co mówił Jezus, kiedy rozpoczynał swoje zwiastowanie. On również nie rozpoczynał ani od eschatologii, ani od historii Kościoła, ani od innych tematów, ale wzywał ludzi do pokuty. Nie będę tego czytał, bo to czytałem, macie to w waszych notatkach, jeśli zapisujecie. A więc Jezus wzywał, pokutujcie i wierzcie, pokutujcie i wierzcie. A gdy Piotra w Dzień Zielonych Świąt zapytano, Piotrze, co my mamy czynić? Mężowie bracia,
ci, którzy byli w Dzień Zielonych Świąt w Jerozolimie, zapytali Piotra, co my mamy robić w tej sytuacji? Piotr bez ogródek, bez zastanowienia się odpowiada, pokutujcie. Pokutujcie, a potem dodaje i dajcie się ochrzcić. Ale na pierwszym miejscu wymienia pokutę. Nie przeczytałem w ubiegłym tygodniu ważnej wypowiedzi apostoła Pawła, zapisanej w 17 rozdziale Dziejów Apostolskich. A więc uzupełnię tamtą wypowiedź tym cytatem z Dziejów Apostolskich z 17 rozdziału. Proszę, otwórzcie 17 rozdział Dziejów Apostolskich, wiersz 30. W wierszu 30 apostoł Paweł, zwiastując Boże Słowo w Atenach na Areopagu, obwieścił, powiedział, Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy. A więc patrzył jakby przez palce na tamte czasy niepoznania, niewiedzy. Teraz jednak, a więc w tym obecnym czasie wzywa wszędzie wszystkich ludzi, czarnych, białych, Polaków, Rusinów, wszystkich ludzi, aby się opamiętali. A więc do tego wzywa nas Słowo Boże. Do tego wzywa nas słowo wypowiedziane przez apostoła Pawła. Dlatego powiedziałem, że mówimy o rzeczach podstawowych. Mówimy o rzeczach fundamentalnych. Chciałbym powiedzieć wprost. Nie wyobrażam sobie chrześcijaństwa, które rozpoczyna nie od opamiętania, od pokuty. Pokazywałem wam ubiegłym razem, że jeśli się źle zacznie, to choćbyśmy potem robili cudeńka i tak tego już nie naprawimy. Prawda? Spróbujcie teraz zapiąć tak, jak trzeba. Trzeba rozpiąć i zacząć właściwie. A zatem pokuta jest czymś początkowym, pierwszym, fundamentalnym. Jest czymś fundamentalnym, początkowym. Nie wyobrażam sobie, raz jeszcze powtarzam, chrześcijaństwa, bycia chrześcijaninem, jeśli się ktoś nie nawrócił. Pan Jezus, nawiązując do tego innymi słowami, może trochę, ale w 3 rozdziale Ewangelii Jana powiedział do Nikodema, jeśli się nie nawrócisz, bo to jest to samo słowo, to jest synonim tego, co Pan Jezus powiedział, jeśli się na nowo nie narodzisz, jeśli się nie nawrócisz, nie możesz nawet ujrzeć Królestwa Bożego. I znowu powtarzam, na nic nasza cała pobożność, religijność, jeśli nie ma fundamentu, jeśli niewłaściwie został założony fundament, a tym właściwym fundamentem jest opamiętanie, jest pokuta, jest nawrócenie się. Przykro mi mówić, ale taka jest prawda. Słowo opamiętajcie się, słowo pokuta, wezwanie do nawrócenia się usunięte zostało dzisiaj z ust kaznodziejów, ewangelistów, księży, pastorów i tak dalej, i tak dalej. Będą mówić o wielu innych rzeczach. Będą mówić o wielu tematach z zakresu psychologii, teologii i tak dalej, i tak dalej. Będą pouczać, co ma człowiek zrobić, żeby się czuć szczęśliwy, zadowolony z życia, ale jakoś nie przechodzi im przez gardło wezwanie do opamiętania się, do pokuty. I ja rozumiem dlaczego. Bo gdyby wzywali ludzi do pokuty, do opamiętania, to niektórych, że użyję słowa, wywiałoby z kościołów. To niektórzy wyszliby z kościoła, bo by się czuli zaniepokojeni, że oto są grzesznikami. Świadomi, że są grzesznikami i teraz się ich wzywa do pokuty. No i w tej sytuacji oczywiście ci szczerzy, bojący się Boga, na pewno by posłuchali, pokutowali, opamiętali się, ale ci hardzi, ale ci w białych rękawiczkach, z białymi kołnierzykami, ci prawdopodobnie by wyszli. Dlatego apostoł Paweł powiada, że grzesznik w zgromadzeniu świętych się nie ostoi. I w związku z tym, żeby nie stracić ludzi,
Gdzieś ktoś uknął takie oto powiedzenie: święty Kościół, ale grzeszni ludzie. No jak to można zrozumieć? Teraz ta afera z arcybiskupem, który molestował na Dominikanie chłopców i którego Watykan ściągnął dyscyplinarnie. I słucham kiedyś wypowiedzi jednego z naszych biskupów, który przed kamerami telewizji powiada: no tak, tak, Kościół jest święty, ale składa się z grzesznych ludzi. No ja tego nie rozumiem. Przecież to do ludzi Boże Słowo mówi: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Jak to może być, że Kościół jest święty, a ludzie są grzeszni? Przecież Kościół to ludzie. Kościół to nie mury, prawda? No nie chciałem do niego ani dzwonić, ani pisać, ale chętnie bym posłuchał, jak to by wytłumaczył, że Kościół jest święty, ale grzeszni ludzie. A dlaczego grzeszni? No bo im nikt nigdy prawdopodobnie nie powiedział, że się powinni opamiętać, że powinni pokutować, że powinni się nawrócić.
Bardzo wzruszona, szczególnie tymi wspomnieniami ze zdjęć. Chciałabym powiedzieć parę słów o tym, kim był dla mnie mój tatuś, bo tak... Tak się do niego ostatnio zwracałam. Wybaczcie moje wzruszenie, ale... Od kiedy pamiętam, był dla mnie kimś wyjątkowym. Jednocześnie bliskim, ale też i dalekim. To było bardzo dziwne. Bo wiedziałam, że w jego życiu jest wielki cel, jest człowiekiem nieprzeciętnym, powołanym przez Boga, namaszczonym. I wiedziałam, że też jako rodzina ponosimy cenę za to, że jego życie jest oddane kompletnie Kościołowi. Wiedziałam, że był człowiekiem Kościoła. I w sumie nie miałam do niego o to żalu nigdy, chociaż były chwile, kiedy tak bardzo nam go brakowało. Kiedy wydawało mi się, że to niesprawiedliwe, że inne dzieci mają ojców tak blisko, zawsze, wszędzie, na każde zawołanie. Teraz jako dorosła kobieta postrzegam to wszystko już zupełnie inaczej. I chcę wam powiedzieć, że to był wielki i uważam to za wielki przywilej i łaskę od Boga, że właśnie nas, dzieci Michała Chydzika, Bóg tak obdarzył taką łaską, że możemy być jego dziećmi, że mogliśmy z nim być w tej podróży, w tej pięknej podróży oddania Kościołowi i Bożemu Królestwu. Wiem na pewno, że był to człowiek, który przede wszystkim myślał o Królestwie Bożym, myślał o jego Kościele, o tym, do czego został powołany i staraliśmy się, myślę, jak najlepiej razem z nim w tej podróży być i wspierać go. Był na pewno człowiekiem prawym, na pewno człowiekiem, który to, co głosił, przeżywał w swoim życiu. Wspominam te czasy, te chwile, kiedy jeszcze byłam w domu rodziców, kiedy byłam nastolatką. Nie pamiętam dnia, żeby tata nie siedział nad Słowem Bożym i nie modlił się, żeby nie zamykał się w swoim pokoju, nie przygotowywał się do usług, czy nie był na wyjazdach. Było to coś pięknego, coś, co myślę, dało mi bardzo taki fundament, stabilny fundament, o którym mówił tutaj w tym przesłaniu. Wychowałam się na jego usługach, wychowałam się na słowach, które głosił. I może jeszcze jako dziecko niekoniecznie były to dla mnie najlepsze chwile. Czasami wydawało mi się, że to nuda, ale teraz rozumiem, że to wtedy już Bóg siał to słowo w moim życiu i ono wydaje plon aż do dzisiaj. Jest to wielkie dziedzictwo, które mogłam od taty odebrać. Dopiero teraz to widzę, jak wielkim przywilejem było siedzieć u jego stóp i słuchać tych słów, dla których młodzież z całej Polski zjeżdżała się do Głębieczka. Pamiętam, myśmy nie jeździli na wczasy za granicę. Myśmy nie jeździli na wczasy nad morze. Myśmy wszystkie wakacje spędzali właśnie na takich obozach młodzieżowych, gdzie tata był jednym z głównych prowadzących, ale też i wykładowców. I wiem, że tam właśnie zaczęłam rozumieć podstawowe prawdy ze Słowa Bożego. Tam przeżyłam nowonarodzenie, tam przeżyłam napełnienie chrztem w Duchu Świętym. Tam podjęłam decyzję, że chcę prowadzić takie życie jak on, jak moi rodzice. Tam zapłonęła we mnie pasja dla Boga i myślę, że tam też odebrałam powołanie dla swojego życia. I to się działo tak mimo woli, mimochodem, ale wiem, że miał ogromny wpływ na moje życie, na życie mojej rodziny, na to, jakiego męża zapragnęłam i jakiego się modliłam i o to, jakiego Bóg dał mi. I jestem Bogu wdzięczna za to, że możemy kontynuować to dzieło, które rozpoczęli moi rodzice, które rozpoczął i które tak wspaniale wierzę, że też Bóg użył mojego taty do tego, by je wykonał. Jestem Bogu wdzięczna za to i kiedy myślę o nim, to przypominają mi się słowa, które apostoł Paweł powiedział do Tymoteusza, że kiedy wspominam tą niezawodną, tą taką stałą, wspaniałą wiarę, jaka była w twojej babci, jaka była w twojej matce, chcę, abyście patrząc na mnie, kiedykolwiek mogli zawsze powiedzieć, widzimy w tobie taką wiarę, jak miał twój ojciec. Chcę tę wiarę posiąść, chcę mieć to namaszczenie, chcę mieć po prostu taką bliską relację z Bogiem, jak miał on, bo wiem, że tak było. Byliśmy ostatnimi, myślę, z rodziny, którzy widzieli się z tatusiem we środę jeszcze przed jego odejściem. I wiecie, to było niesamowite, bo on już po prostu był tak cierpiącą osobą, że ciężko i smutno było patrzeć na to i właściwie w drodze powrotnej modliliśmy się, Panie,
Jeśli do tej pory go nie uzdrowiłeś i nie jest to twoją wolą, aby go tu z nami zostawić, proszę cię, daj mu odejść do swego domu. Niech on już będzie szczęśliwy, niech on już będzie wolny. Wiem, że podobnie modliła się w tym czasie nasza mama i wiecie, Bóg jest wierny, Bóg jest cudowny. Dał mu tak spokojne odejście, jesteśmy mu za to tak wdzięczni. I wiecie, to ta tęsknota za tatą będzie w nas i nigdy nie zapomnimy, bo był wielki, jest dla mnie wielkim bohaterem wiary. Słuchajcie, bo to nie jest dla mnie jakimś wielkim bohaterem. Dla mnie nie jest ktoś, kto jest w zdrowiu, kto może po prostu głosić wspaniale słowo. On był tym bohaterem całe życie. Ale myślę, że największym bohaterem okazał się dla mnie wtedy, kiedy był w cierpieniu. Kiedy widziałam, że po prostu w jego oczach jednocześnie był pokój Boży, ale też i tyle bólu, tyle po prostu cierpienia, a jednak potrafił jeszcze przytulić, potrafił się uśmiechnąć i chociaż już nie mógł nic powiedzieć, to jednak w jego obliczu było widać pokój Boży, było widać tę łaskę, którą Bóg go obdarzał. I parę dni przed śmiercią napisał takiego SMS-a do mojej córki i byłam bardzo poruszona tym zdaniem. Już właściwie nie mógł pisać, bo ręce mu drżały, ale napisał: w Panu cała moja nadzieja. I to było piękne. To było jedno z ostatnich słów, które do nas napisał. I w imieniu całej rodziny, drodzy zebrani, chcę wam podziękować za wasze modlitwy, za okazane nam wsparcie, za to wszystko, czego od was doznaliśmy, bo tyle ciepłych słów, tyle wsparcia z różnych stron kraju i w różnej formie. Jesteśmy wam bardzo wdzięczni. Naprawdę odczuliśmy miłość Kościoła i wiemy, że on również bardzo to doceniał. Dlatego w imieniu całej rodziny chcemy wam podziękować i jestem Bogu wdzięczna, że jest już w tym obłoku bohaterów wiary, którzy nas wspierają i mówią: warto było i warto, walczcie do końca, toczcie ten bój, a wierzę, że osiągniemy wszyscy to zwycięstwo, bo przez wiarę możemy je osiągnąć. Wiem, że tata był taką osobą, która do końca nie poddawała się, walczyła i wierzę, że ten wieniec zwycięstwa jest już w jego zasięgu. Dziękuję wam bardzo. Chciałbym teraz zaprosić księdza Leszka Czyża, aby w imieniu wszystkich tych poza Kościoła Zielonoświątkowego zabrał głos, wspomnienie i słowa, które masz w swoim sercu, skieruj je do zgromadzonych. Trudno cokolwiek powiedzieć po tym, co powiedziałeś do nas. Błogosław duszę moja Panu i wszystko, co we mnie, imieniu Jego Świętemu. Błogosław duszę moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Droga rodzino, Kościele Jezusa Chrystusa i wszyscy zgromadzeni. Ostatnie pożegnania zawsze kojarzą się ze smutkiem, z żalem, z poczuciem pustki, z uświadomieniem sobie, że coś przeminęło, nie jesteśmy w stanie tego cofnąć. Coś bezpowrotnie się skończyło i choćbyśmy jak bardzo chcieli, nie jest w stanie wrócić. To także czas na wspomnienia, na refleksję. Jednakże dzisiaj w tych krótkich słowach, tak jak już pastor Edward powiedział, które poczytuję sobie jako wielki zaszczyt i przywilej, ażeby w imieniu zgromadzonych członków innych kościołów chrześcijańskich do was wypowiedzieć, w tych krótkich słowach nie będę chciał skupiać się ani na smutku, ani na rozstaniu, lecz na naszym Panu, na wszechmogącym Bogu, bo nie ma lepszego punktu odniesienia. Nie ma ważniejszego punktu odniesienia, aniżeli nasz Bóg, i to bez względu na sytuację. Bez względu na sytuację, w której się znajdujemy, i pozwólcie, że wypowiem słowa wdzięczności. Chociaż może ktoś pomyśli, że nie jest to zbytnio stosowny temat, gdy chodzi o tę okoliczność, której jesteśmy uczestnikami teraz. Ale jestem przekonany, że jak najbardziej jest to stosowny temat. Brat Michał w całym swoim życiu i w całej swojej długoletniej służbie jako pastor zborów, jako prezbiter naczelny kościoła, zawsze o nim mówił, powiedziałeś, zawsze wszystko jemu podporządkował i jemu oddawał wszelką chwałę. I kiedy uzmysławiamy sobie, w jaki sposób przez niego poprzez te lata życia Bóg was ubłogosławił, w jaki sposób nas wszystkich ubłogosławił, to możemy dzisiaj nawet przez te łzy wzruszenia,
powiedzieć: Panie, dziękuję. Dziękuję Ci. Dziękujemy Ci, Panie, za całe jego życie. Za to, że w Tobie odnalazł cały sens życia. I że w jego życiu miał miejsce taki dzień, w którym całkowicie świadomie oddał swoje życie Bogu. Możemy dojść w życiu naprawdę daleko. Możemy osiągnąć wiele zaszczytnych pozycji, pełnić funkcje. Ale to wszystko w momencie naszego odchodzenia, w momencie naszej śmierci okaże się niczym, jeżeli nasze serce nie jest oddane w Boże ręce. Wtedy człowiek się może okazać skończonym bankrutem. W doskonały sposób ujął to Asaf w psalmie 73. Tyś ujął prawą rękę moją, prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogoż innego ma w niebie jak nie ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania, chociaż szczególnie ciało moje i serce moje zamiera. To jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki, lecz moim szczęściem jest być blisko Boga. Pokładam w Panu Bogu nadzieję moją. Powiedziałaś, że tego doświadczaliście jako rodzina. Wiarygodnymi stajemy się wtedy, nie tylko zwracam się do pastorów, ale do nas wszystkich, kiedy to, co mówimy, jest widoczne w naszym życiu. I to było niesamowite kazanie, którego doświadczaliście, szczególnie w ostatnim czasie. To było jego szczęście, to był cel jego życia. Panie, dziękujemy Ci za zaufanie, jakie do Ciebie miał i którego nie tylko sam się uczył, ale którego uczył wielu. Tyleżku, jesteś też jednym z owoców jego służby, jego zaangażowania i to zaufanie widziałeś w codziennym jego życiu. Dziękujemy Ci za to, że nie zawiodłeś go w żadnym momencie życia. Panie, dziękujemy Ci za przykład jego życia, za to, że jego życie było otwartą księgą. I wielu ludzi, czytając treść tej księgi, mogło być zachęconych i skonfrontowanych z Tobą. Panie, dziękujemy Ci za jego podejście do ludzi, za jego postawę, za to, że umiał każdemu poświęcić czas, że umiał każdego wysłuchać, okazać zainteresowanie. Jako pierwszy pastor zielonoświątkowy zaprosił księdza ewangelickiego na nabożeństwo do siebie do Ustronia. I tym księdzem byłem ja. I to poczytuję sobie za wielki przywilej, wielką łaskę. Że to jego podejście, sposób traktowania ludzi, to absolutnie nie było budowanie swojej własnej pozycji. Lecz służyło budowaniu Bożego Królestwa. Panie, dziękujemy Ci za jego najbliższych, za Ciebie, droga żono. Za Was, drogie dzieci, za Wasze rodziny. Za to, że byliście dla siebie nawzajem wsparciem. Że byliście niesamowitym zachęceniem. Panie, dziękujemy Ci za Jego służbę, za to, że był wielką inspiracją, błogosławieństwem dla wielu z nas, nie tylko pastorów i nie tylko z Kościoła Zielonoświątkowego. Że był odważnym wizjonerem realizującym Twoją wizję, Twoje zlecenie. Że umiał, tak jak powiedziałeś, wsłuchiwać się w Twój głos, zamykając się w pokoju, czytając Biblię, rozmawiając z Bogiem. Za to, że był mentorem, który doświadczenia nie zamykał dla samego siebie, ale dzielił się tym doświadczeniem i potrafił zachęcić do życia i do służby. Panie, dziękujemy Ci za jego determinację i świadectwo nie zawsze w łatwych chwilach, związanych tak ze służbą, jak i z codziennym życiem. Wielu z nas nim nie nadążało. Nie dlatego, że miał taką tężyznę i kondycję fizyczną, ale w swojej wizji był daleko z przodu, aniżeli wielu, wielu z nas. Panie, dziękujemy Ci za dary, którymi go obdarzyłeś. Za to, że mógł nimi służyć. Że mógł zachęcać, że mógł motywować, mobilizować. Wreszcie, Panie, dziękujemy Tobie za Twoją wiarność, jakiej mógł doświadczać każdego dnia, za to, że byłeś dla niego mocnym wsparciem, codziennym źródłem siły, mądrości i że prowadząc go na co dzień,
przyprowadziłeś go przed swój majestat, gdzie może być w tłumie świadków i bohaterów wiary. Ojcze, niech Tobie będzie wszelka chwała, uwielbienie i moc, by Twoje imię było wywyższone. I Panie, śmierć Twoich świętych może być najmocniej mówiącym, przemawiającym świadectwem nie tylko dla Kościoła, ale dla wszystkich ludzi. Błogosław duszę moja Panu i wszystko, co we mnie imieniowi Jego Świętemu. Błogosław duszę moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Niech Was Bóg błogosławi. Amen. Najświętszy Boże dom, ten żywy Kościół z ludzkich dusz zbawionych Twoją krwią. Ten żywy Kościół z ludzkich dusz zbawionych. Siostra Tatiano, dzieci, wnuki, rodzino,
brata Michała. Mam nadzieję, że uda mi się. I moje wzruszenie dzisiaj może nawet nie wynika z tego, że nie jesteśmy pogodzeni z tym, że nasz brat odszedł do chwały. Z tym jesteśmy pogodzeni. Ale to wzruszenie wynika też i z faktu, że mamy do czynienia z niesłychanym bogactwem Bożej łaski w życiu tego człowieka, który przez lata nam służył. Kościół Zielonoświątkowy wraz z Naczelną Radą Kościoła z głębokim smutkiem przyjął tę wiadomość, że założyciel naszej wspólnoty, naszego kościoła, nasz długoletni przywódca, prezbiter naczelny, biskup tego kościoła odszedł do wieczności. Ale czujemy się jak dzieci, od których odszedł duchowy ojciec. Czujemy się jak dzieci, nawet jeśli są już dojrzałe, że odszedł od nas nasz opiekun, autorytet, charyzmatyczny przywódca, nasz mentor. Jego obecność była dla nas niesłychanie ważna. Zawsze mogliśmy, a szczególnie ja chcę też to powiedzieć i podkreślić, zawsze ja mogłem polegać na jego wsparciu, na jego pomocy. Zawsze mogłem go zapytać o jego opinię. A przede wszystkim i ja, i my wszyscy zawsze mogliśmy polegać na jego modlitwie. Wiem, że się zawsze o ten Kościół modlił, aż do ostatnich dni. I to było naszym bogactwem. Dla całego pokolenia pastorów, duchownych, stał się wzorem służby. Wzorem. I oczywiście, że zawsze odwołujemy się czy do samego Pana Jezusa, czy do wielkich postaci, ale jako ludzie potrzebujemy wzoru namacalnego, który żyje pośród nas, który zna tę rzeczywistość. I brat Michał zawsze był dla nas takim wzorem. Był wzorem służby, miłości. Chcę to mocno również podkreślić, był wzorem prawości. Jakże cenna była jego obecność pośród nas. Dziękujemy Bogu za życie i za służbę świętej pamięci brata Michała Chydzika. Jakże oczywistym to jest, kiedy patrzymy wstecz na to właśnie życie i na tę właśnie służbę. I z tego powodu, że nie musimy dzisiaj udawać, że było inaczej, ale z pełną świadomością prawdy możemy powiedzieć, że jesteśmy niesłychanie wdzięczni, ale też jesteśmy niesłychanie dumni z tego, że był jednym z nas i że był naszym przywódcą. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Jesteśmy Bogu wdzięczni za posłanie do nas pomazańca Pańskiego. Jesteśmy przepełnieni dumą i radością, że był jednym z nas i nam przewodził. Chlubimy się też owocem jego służby. To jest wielka rzesza zbawionych, których doprowadził do stóp krzyża, do spotkania z Jezusem. Tak jak słyszeliśmy, to jego służbie i jego zabiegom zawdzięczamy powołanie wielu zborów. A ja jeszcze dodam, zawdzięczamy jemu również i to, że wiele zborów się ostało. Bogu niech będą dzięki. W imieniu całej wspólnoty Kościoła Zielonoświątkowego składam na ręce umiłowanej naszej siostry Tatiany, dzieci i wnuków i bliskich wyrazy naszego współczucia i miłości. Proszę, wybaczcie mi też to wzruszenie.
Chciałbym krótki fragment listu od George'a Wooda, który jest prezbiterem naczelnym zborów bożych w Ameryce i przewodniczącym Światowej Społeczności Zborów Bożych. Kilka słów przeczytać. Piszę, aby wyrazić moje serdeczne kondolencje z powodu odejścia brata Michała Chydzika, który był założycielem i liderem, przywódcą waszego ruchu. W imieniu Zborów Bożych Stanów Zjednoczonych i Światowej Społeczności Zborów Bożych chcę swoim braciom i siostrom w Polsce przekazać, jak bardzo głęboko ceniliśmy brata Michała Chydzika, jego życie i jego przywództwo. Prawdziwie służył jako namaszczony sługa pański. Założył takie ważne fundamenty pod powstanie ruchu zielonoświątkowego w Polsce i będziemy za nim tęsknić. Niech Pan obdaruje swoim pocieszeniem wszystkich, którzy zebrali się tutaj, żeby oddać Bogu chwałę za życie brata Michała Chydzika. Niech On chroni was swoim pocieszeniem. A służba brata Chydzika niech przyniesie jeszcze w dniach, które dopiero nadejdą, wielki, wspaniały owoc. Żył i modlił się o Polaków, żeby doświadczyli zbawienia w Jezusie Chrystusie. I niech przyszłość dopiero pokaże najwspanialsze wypełnienie jego modlitw. Niech was Bóg obficie błogosławi. George Wood. Zanim jeszcze otworzę Biblię, pozwolę sobie na kilka osobistych uwag. Po raz pierwszy zobaczyłem brata Michała w roku 80. Przyjechałem na ten kurs, bo tak się to wtedy nazywało. Był to kurs młodzieżowy w Wiśle i mój ówczesny lider młodzieżowy, kiedy widział, że pracowałem na budowie w zborze, bo tylko tyle mogłem dać dla zboru, mówi: chodź, pojedziesz ze mną na parę dni do Wisły na kurs. Przypominam sobie brata Michała, jego wykłady, ale szczególnie pamiętam jedną sytuację. Dzisiejszy pastor Stanisław Zakrzewski, pseudonim Dziadek, przez długi czas nie mógł przeżyć chrztu Duchem Świętym. I kiedy tam ogłoszono, że Dziadek przeżył chrzest Duchem Świętym, wtedy brat Michał Chydzik powiedział: Dziadek, tak długo jeździsz na te nasze kursy. Jak to się stało, że tak długo musiałeś czekać? Nie zapomnę jego wzroku. Nie zapomnę tego promiennego uśmiechu brata Michała. A potem kompletnie nie mam pojęcia, jak to się stało dla mnie, chłopaka z PKS-u, pracującego w kanale. Wszystko, co mogłem zrobić dla Królestwa Bożego, to beton gdzieś tam wozić na budowie w Słupsku. I nocowałem u Chydzików po tym kursie. Niewiele pamiętam, tylko tyle, że to było mieszkanie jakieś. Po tych wszystkich przeżyciach na tym kursie młodzieżowym poszedłem spać i pamiętam, że nie mogłem zasnąć. Długo się modliłem. Bezsenna noc. I pamiętam, to był chyba pierwszy moment mojego życia, kiedy sobie uświadomiłem, że chcę w życiu czegoś więcej niż tylko być aktywnym członkiem zboru. Wtedy powiedziałem Bogu: dobrze, Boże, chcę Ci służyć, jakkolwiek mnie poprowadzisz. Nie wiem, czy mam prawo tak powiedzieć, ale może coś z tego chydzikowego namaszczenia na mnie przeszło wtedy. Przed ostatnim synodem, to było latem, pamiętam, ten zespół, który jest teraz prezydium Naczelnej Rady Kościoła,
mieliśmy, ja i mój, ten zespół, mieliśmy spotkanie niedaleko i powiedzieliśmy sobie, musimy pojechać do brata Michała. Umówiliśmy się, pojechaliśmy do niego. Nigdy nie zapomnę tego wzroku, jakim nas przywitał, otwierając drzwi, i nie zapomnę tego uśmiechu. Ten uśmiech wtedy to jest dla mnie cały Michał i taki zostanie w mojej pamięci. Przyszliśmy do tego domu, modliliśmy się, rozmawialiśmy. Nie zapomnę tej atmosfery nieba, która na nas spłynęła. Nie zapomnę tej troski o Kościół i tej miłości o Kościół. A potem grzecznie przed tym mężem Bożym uklęknęliśmy, prosząc, żeby nas pobłogosławił, żeby Boża wola się stała w Kościele. To jest jedno z tych doświadczeń, które będzie w moim sercu i którego nikt nie wyrwie z mojego serca. A potem już po synodzie, kiedy pastorzy zdecydowali, że chcą mnie i proponowanego mu przeze mnie prezydium w dalszym ciągu powierzyć służbę i odpowiedzialność za Kościół. Ja chcę powiedzieć, że ja intelektualnie gdzieś tam w mojej głowie powiedziałem, ja się nigdy nie poddam, do końca będę się modlił o uzdrowienie brata Michała. I nie chciałem tej sprawy jakoś odłożyć, ale powiedziałem, Boże, dopóki tchnienie ostatnie będzie, to ja będę się modlił. I nie chcę Cię zasmucić niewiarą. Ale to już było jesienią. Czułem w swoim sercu takie olbrzymie pragnienie, żeby znowu do brata Michała pojechać. I już jako prezbiter naczelny, wybrany na kolejną kadencję, takie marzenie miałem w swoim sercu, żeby ten mąż Boży włożył na mnie ręce i żeby ten pomazaniec Pański pobłogosławił mnie. Nie byłem tam sam. Nie było nas dużo. Modliliśmy się, ale potem klęknąłem i przyjąłem od Niego to błogosławieństwo. Bez słów, bo już nie mówił. Ale jakże bezcenne. Nie chcę dalej posuwać się w interpretacji tych zdarzeń, bo będę mówił o sobie, a nie dzisiaj. Jest na to pora. Ale jestem Bogu wdzięczny. Jestem Bogu wdzięczny za ślad Jego życia także i w moim życiu. Przechodząc do Bożego Słowa. Chciałbym powiedzieć, że to jest taki moment, kiedy trzeba, kiedy powinniśmy mówić o nadziei zmartwychwstania. Słusznie, bo ta nadzieja, ta pewność spotkania z naszym Panem pozwala nam tę żałobę przetrwać. Nie rozumiemy, dlaczego ten niebiański rydwan, który zabrał naszego umiłowanego brata do nieba, miał kształt i formę choroby. Nie wiemy i nie rozumiemy. Ale dzisiaj, patrząc na te minione wydarzenia, tak, możemy z jednej strony powiedzieć, chorował. Ale z drugiej strony ta choroba też stała się pewnym rydwanem, który może nawet poprzez cierpienie zabrał go do niebiańskiej chwały. Nie rozumiemy kształtu i formy tego rydwanu, ale rozumiemy, że Pan go zabrał do siebie. Pan go zabrał do siebie, bo zatęsknił za nim. Ale dzisiaj pozwolę sobie na odwagę czytania innego fragmentu Bożego Słowa, który niewiele ma wspólnego ani ze zmartwychwstaniem, ani z umieraniem, ani z poczuciem mijania czasu. Chciałbym raczej razem z wami zastanowić się nad duchowym dziedzictwem, którego jesteśmy tutaj świadkami. Druga Królewska, 8 rozdział, wiersze od, właściwie wiersz 19 tylko,
Najpierw przeczytam ten wiersz 19, a potem dla kontekstu chciałbym przeczytać od 16 wiersza. Lecz Pan nie chciał zniszczyć Judy przez wzgląd na Dawida, swojego sługę, zgodnie z tym, co mu obiecał, że da pochodnie jemu i jego synom po wszystkie czasy. To jest ten kluczowy wiersz, ale pozwólcie, że przeczytam to teraz w kontekście. W 5 roku Jorama, syna Achaba, króla izraelskiego, władzę królewską nad Judą objął, choć królem Judy był jeszcze Jehoszafat, Jehoram, syn Jehoszafata. Miał 32 lata. Gdy objął władzę królewską, a panował w Jeruzalemie 8 lat, lecz kroczył drogą królów izraelskich, tak jak postępował ród Achaba, gdyż córka Achaba była jego żoną, to też czynił to, co złe w oczach Pana. I znowu ten kluczowy wiersz powtarzam. Lecz Pan nie chciał zniszczyć Judy przez wzgląd na Dawida, swojego sługę, zgodnie z tym, co mu obiecał, że da pochodnię jemu i jego synom po wszystkie czasy. Gdy przyglądamy się tej historii, widzimy, że te słowa padają 100 lat, ponad 100 lat po śmierci Dawida. Dlatego rodzi się pytanie, ile lat, jak długo po śmierci męża Bożego Bóg ciągle o nim pamięta i błogosławi Boży lud ze względu na niego. Kiedy Izrael postępował źle, Bóg nie mógł zapomnieć o Dawidzie. Kiedy Izrael odwracał się od prostych pańskich dróg, Bóg nie mógł zapomnieć o tym mężu Bożym i mówił do nich tak: choć wasze serca odeszły daleko ode mnie, to ja pamiętam Dawida, mojego przyjaciela, który chodził moimi drogami i ze względu na Dawida, choć minęło już 100 lat, będę was błogosławił. Jakie dziedzictwo zostawił po sobie Dawid? Oczywiście dziedzictwo, które daleko przewyższyło czas jego ziemskiej pielgrzymki. I dzisiaj, kiedy myślę o tym duchowym dziedzictwie, które Bóg pozostawił nam przez świętej pamięci brata Michała, to chcę się zastanawiać razem z wami i myśleć o tym, że to duchowe dziedzictwo brata Michała Chydzika będzie pośród nas jeszcze bardzo długo trwało. Jego życie, jego namaszczenie, jego służba i to, kim był, będzie trwało pośród nas jeszcze długo, nawet wtedy, kiedy już następne pokolenia nie będą wiedziały, kim był Michał Chydzik. Nawet jeśli pojawią się ludzie w naszych zborach, w naszych kościołach, którzy powiedzą: nigdy nie słyszałem, że ktoś taki w ogóle był. Ale wierzę, że Pan Bóg w swojej łasce i w swojej dobroci dał nam kogoś bardzo szczególnego. A to duchowe dziedzictwo będzie pośród nas trwało jeszcze bardzo długi czas. W przypadku Dawida liczyły się dwa czynniki. Po pierwsze, przyjaźń Dawida z Bogiem. A po drugie, Dawid chodził z Bogiem, chodził jego drogami, podobał się Bogu i szczerze podporządkował się Bogu we wszystkim. Jego życie i jego serce znacząco przewyższyły czas trwania jego pielgrzymki. Niedawno miałem zajęcia ze studentami, paradoksalnie prawo wyznaniowe. I mówiąc o wydarzeniach natury prawnej, nie wiedziałem, że prorokuję wtedy. I powiedziałem do studentów tak: bo dziedzictwo Michała Chydzika jest daleko większe niż czas jego pielgrzymki na tej ziemi. Jego dokonania
są daleko większe niż czas pobytu pośród nas. Przemijamy. To jest oczywiste. Stawiamy jednak pytanie sobie i dzisiaj chciałbym i sobie, i nam wszystkim postawić trudne pytanie. Wobec naszego brata, wobec naszego przywódcy, wobec naszego umiłowanego. Jaki smak po sobie zostawimy na tej ziemi? A dzisiaj chciałbym powiedzieć trochę o tych rzeczach, które Bóg przez niego uczynił. Jego życie i jego służba przekształciły życie wielu z nas, a także Kościół Zielonoświątkowy w Polsce. Tak jak słyszeliśmy, nie tylko. Po pierwsze, był ewangelistą. Sprawa przyprowadzania ludzi do Jezusa zawsze była dla niego priorytetem. To Michał Chydzik zawsze nam mówił, że nie jest najważniejsze to, żebyśmy budowali wspólnoty, w których się dobrze czujemy, śpiewamy swoje ulubione pieśni, pielęgnujemy nasze ulubione zwyczaje, ale to Michał Chydzik do Kościoła Zielonoświątkowego, bo o tym kościele mam prawo mówić, o innych nie, ale to Michał Chydzik mówił nam, jesteśmy tutaj po to, żeby zaciągnąć do nieba jak największą ilość osób. I za to jesteśmy Bogu wdzięczni, bo jeśli dzisiaj w Kościele Zielonoświątkowym mówimy o ewangelizacji, jeśli dzisiaj w naszym Kościele mówimy o tym, że jesteśmy na tej ziemi nie dla siebie samych, ale jesteśmy po to, by uratować od wiecznej śmierci jak największą rzeszę ludzi, to chcę powiedzieć, że On nas tego przez długie lata uczył. I za to jesteśmy wdzięczni. I wiem, być może dzisiaj są zapaleni ewangeliści, którzy już nawet nie mieli relacji z bratem Michałem Chydzikiem, ale weszliście w atmosferę, którą Michał stworzył pośród nas. Bo jego dziedzictwo jest większe niż czas jego pielgrzymki na tej ziemi. I za to Bogu dziękujemy. Brat Michał Chydzik był orędownikiem zakładania zborów. Dla wielu z nas można by powiedzieć, no tak, ale najważniejsze jest to, żeby to była moja wspólnota, żebyśmy się rozrastali, żebyśmy się umacniali. Ale to nasz umiłowany brat zawsze nam powtarzał, że Polska musi być nasycona zborami. Siostry i bracia, albo właściwie szczególnie chciałbym powiedzieć pastorzy, drodzy bracia, nasz duchowy ojciec mówił nam, że Polska potrzebuje, żeby zakładać nowe zbory. Że Polska potrzebuje tego, żebyśmy się nie zajmowali sobą, ale żeby powstawały nowe wspólnoty tam, gdzie ludzie nie mają dostępu do Ewangelii. I wymówka, że jest nam ciężko, że przechodzimy kryzys, że nie mamy ludzi, że nie mamy pieniędzy, jest tylko wymówką. Jego życie świadczy o tym, że Kościół Jezusa Chrystusa jest od rozprzestrzeniania się wszędzie do miast i miasteczek. I dzisiaj chcę powiedzieć, dziękuję Bogu, że poprzez to naczynie nauczył nas tego, nauczył wielu z nas, że to jest nasza służba i nasze życie. Brat Michał Chydzik był charyzmatykiem. W nasz Kościół wszczepiał pragnienie przeżywania chrztu Duchem Świętym i zabiegania o dary Ducha Świętego. Nie wiem, czy gdzieś ktoś z nas tutaj siedzi i myśli sobie, jak ja pragnę darów Ducha Świętego i oglądać dzieło Boże. Chcę wam powiedzieć, prawdopodobnie nawet nie zdajesz sobie sprawy, że twoje serce jest działaniem Boga przez życie Michała Chydzika i wpływ na ciebie. Mówimy dzisiaj o tym, że Kościół Zielonoświątkowy ma być charyzmatyczny. Mówimy dzisiaj o przeżywaniu chrztu Duchem Świętym. Mówimy dzisiaj o darach Ducha Świętego. Mówimy, że nie w naszej mocy i nie w naszej sile. Ale dziesiątki, jeśli nie setki razy słyszałem o tym, jak brat Michał mówił nam o tym, że mamy być pełni Ducha Świętego.
I to jest nasze dziedzictwo przekazane nam od Boga przez naszego brata. Pamiętam, jak promował ten typ pobożności naszych wspólnot. Żeby podczas naszych nabożeństw dawać miejsce i czas na działanie Ducha Świętego. Żeby śpiewać w Duchu Świętym, żeby prorokować, żeby modlić się o potrzeby ludzi. Pamiętam, to były lata 80. Telewizja przyjechała do zboru w Ustroniu. Ja o tym wspominałem przy jakiejś okazji i wiele razy przywłaszczałem sobie stwierdzenie brata Michała Chydzika. Dzisiaj oficjalnie chcę powiedzieć, że sobie je przywłaszczyłem. I nie wstydzę się tego. Ale pamiętam na tym filmie, Telewizja Polska to zrobiła. Pamiętam, jak brat Michał Chydzik powiedział do zboru: módlmy się wspólnie, niech szum chwały, niech szum uwielbienia zrodzony przez Ducha Świętego stanie się tutaj w tym miejscu głośny. Bezkompromisowo wzywał nas do tego, żeby nasze nabożeństwa były miejscem, gdzie jest działanie Ducha Świętego i żebyśmy usunęli się na bok, a Duch Święty działał i panował na naszych nabożeństwach. Dziękuję Bogu za to, że nas tego uczył. Muszę wspomnieć przebudzenie służby uzdrawiania w latach 80. i 90. W tym właśnie przebudzeniu Bóg ewidentnie brata Michała użył. Dziękujemy za to, że On w nas wzbudzał świadomość, ale nie tylko świadomość. Widzieliśmy, jak Bóg przez Niego działał w licznych uzdrowieniach. Dlatego i my dzisiaj możemy mieć tę nadzieję. Był odważnym wizjonerem, co już słyszeliśmy. Doprowadził do powstania Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. On poniósł brzemię odpowiedzialności za to. On poniósł brzemię trudu. I zwyciężył. I zwyciężył. I za to Bogu dziękujemy. Nie do końca wiemy o cenie, którą musiał zapłacić. O tym za chwilę powiem. Ale dziękuję Bogu, że ta jego wizja stała się rzeczywistością. I dziękuję Bogu, że użył go, żeby to się dokonało. To on stworzył podwaliny organizacyjne Kościoła Zielonoświątkowego. To on doprowadził do uchwalenia ustawy w taki czy inny sposób. Zaczął od roku 90, kiedy pisał pisma do władz w naszym kraju, żeby jednak pojawiła się ta ustawa. Wiem, że pomógł, bo to wynika też z moich relacji na wschodzie, w krajach byłego Związku Radzieckiego. Wiem, że pomógł kościołom zielonoświątkowym w krajach byłego Związku Radzieckiego, kiedy powstawali z ruiny po komunizmie, żeby zorganizować te kościoły. On im mówił, jakich błędów nie popełniać, a co naprawdę zadziałało. Oni dzisiaj rozkwitają, także dzięki służbie brata Michała Chydzika. Brat Michał Chydzik, ciągle mówię o tym dziedzictwie, które będzie trwało. Brat Michał Chydzik był wychowawcą pokolenia pastorów i duchownych Kościoła Zielonoświątkowego. Pod jego okiem stawialiśmy pierwsze kroki. Na nim się wzorujemy i chcemy iść szlakiem przez niego wyznaczonym. Dziękujemy Bogu za to dziedzictwo. Usiłował zjednoczyć ruch zielonoświątkowy w Polsce, ale nie zwyciężyła wizja, ale obawy. Był Bożym wybranym naczyniem. Wystarczy odrobina refleksji, żeby spostrzec, że dzieło jego życia będzie trwało znacznie dłużej niż czas jego pielgrzymki. Ale też i zapłacił cenę, o której to cenie za dużo nie wiemy. Widziałem go wiele razy, kiedy był zraniony. Nigdy nie był wylewnym człowiekiem. Nigdy za bardzo się nie dzielił swoimi emocjami. Miałem kilka rozmów,
kiedy wydawało mi się, że w nadzwyczajny sposób, chociaż troszeczkę, pozwolił mi wejrzeć w Jego duszę. Zdaję sobie sprawę z tego, że były chwile, kiedy straszliwie cierpiał. Że było ciężko. Straszliwie cierpiał za dawnych czasów, tak jak było powiedziane, za czasów jeszcze komunizmu, ale wiele razy też cierpiał, bo go raniliśmy. Nie mam pojęcia, czy nam się udało. Ale w tych ostatnich dniach chcieliśmy chociaż trochę pokazać, że go kochaliśmy. Nie mam pojęcia, czy nam się udało. Ale to był też człowiek, który raczej Kościołowi dałby wszystko razem ze swoją duszą. Przebywamy dzisiaj w domu żałoby. Ale ten dom żałoby jest także domem wdzięczności i chluby. A kiedy będziemy zadawać sobie pytanie, jak mamy żyć i jak służyć Bogu, ja osobiście znajduję tę odpowiedź w życiorysie Michała Chydzika. Jest tyle dzieł, a także jego serce. Chciałbym, byśmy to kontynuowali. Dla Izraela wzorzec był jeden, Dawid. Sługa, każdy sługa, każdy przywódca porównywał się do modelu Dawida. My również potrzebujemy takiego namacalnego wzoru, widzialnego modelu. Potrzebujemy punktu odniesienia. Dla mnie osobiście, a sądzę, że także dla olbrzymiej części naszej społeczności, tym modelem jest i będzie Michał Chydzik. Przerósł swoje czasy. Przerósł czas swojej ziemskiej pielgrzymki. Jesteśmy dumni, jesteśmy Bogu wdzięczni. Żegnamy Cię, bracie Michale, z miłością. Choć ze łzami z powodu rozstania, ale wiem, że ta miłość będzie w naszych sercach najwspanialszym skarbem. A teraz, jak powiedział sługa Ewangelii, o władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa. Pan zabrał do siebie, do swojego domu. My się smucimy, bo za długo czy niedługo dopiero go zobaczymy. Smucimy się, że ten Rydwan niekoniecznie nam przypadł do gustu. Ale poszedł do domu Ojca. Do zobaczenia. To my się za Tobą, bracie Michale, udamy. Do wiecznej chwały. Do społeczności w Chrystusie. A póki co, to my chcemy godnie, z miłością do Ciebie, nieść tę pochodnię, którą Ty niosłeś. Żeby Jezus się uwielbił w naszym życiu. Amen. Bracia i siostry, mam zaśpiewać jedną z piękniejszych pieśni. Wiedziałam, że to jest ulubiona, ukochana pieśń Michała. Ale nie chciałabym jej zaśpiewać sama. Dlatego, że Michał kochał społeczność, kochał wspólne wielbienie Pana Boga. I chciałabym poprosić Was, żebyście dołączyli do nas w refrenie. Pieśń na pewno znacie. Gdy na ten świat spoglądam, wielki Boże, niech nasze serca pełne wdzięczności będą dla Pana Boga za życie Michała. Gdy na ten świat. Gdy na ten świat spoglądam, wielki Boże, coś stworzył go wszechmocny. Słowem swym, a kiedy znów
Kilka kondolencji z różnych kościołów, od przywódców kościołów. Pozwólcie, że je odczytam. Ale zanim to zrobię, pozwólcie na zupełnie spontaniczną, krótką refleksję. Wielu z nas, jak tu jesteśmy, może śmiało powiedzieć, mówimy to, że jesteśmy dziećmi naszego drogiego pastora, duchowymi dziećmi, że jest naszym ojcem. Ja również. W zborze ustrońskim, którego był wtedy przywódcą, narodziłem się na nowo. Na jego usługiwanie, modlitwę przyjąłem chrzest w Duchu Świętym. To on chrzcił mnie w rzece Wiśle, nieopodal. Ale nie na tym się chcę skupić. Moi drodzy, moja perspektywa jest troszeczkę inna. Niecałe 3 lata temu przyszło mi w udziale poprowadzić dalej jego umiłowany zbór, ustroński zbór. I pamiętam, jak w dniu, w którym nastąpił ten moment, powiedziałem mu ten obraz, który dziś brat biskup zacytował. Powiedziałem słowa Elizeusza, czując się takim młodym Elizeuszem. Powiedziałem do niego: Ojcze, Ojcze, Rydwanie i Konnico Izraela.
Ale wiecie, nie miałem jakby pełnej świadomości tego, co mówię. Bo on był nadal z nami. Ja mogłem w różnych sytuacjach na początku jeszcze rozmawiać, później wysłać maila czy SMS-a, odebrać odpowiedź z radą. I dopiero dziś do mnie dotarło z ogromną mocą, co znaczą te słowa. Ojcze mój, Redwanie i Konnico Izraela. A teraz przeczytam tych kilka kondolencji. Kościół chrześcijan wiary ewangelicznej. Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o odejściu od pana prezbitera Michała Chydzika. Był to wybitny mąż Boży. Jego służba na stanowisku prezbitera naczelnego przyczyniła się do dynamicznego rozwoju Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. Dziękuję Bogu za jego życie pełne entuzjazmu, pasji jako ewangelisty i misjonarza, wyposażonego w charyzmaty Ducha Świętego. Był i jest wzorem sługi, pasterza i przywódcy. Pragnę złożyć wyrazy współczucia oraz kondolencje dla rodziny brata Michała. Niech dobry Bóg ma ich w swojej opiece i ulży im w tym strasznym bólu i cierpieniu. Z wyrazami współczucia zwierzchnik Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w RP, prezbiter naczelny Andrzej Jezienicki. Chrześcijańska wspólnota zielonoświątkowa z siedzibą w Legnicy. Z wielkim smutkiem, ale zarazem z nadzieją przyjęliśmy wiadomość, że wszechmogący Pan Bóg w swojej suwerenności zakończył pielgrzymkę brata prezbitera Michała Chydzika. Smutkiem napełnione są nasze serca, że odszedł sługa Bożego Słowa i już się z nim nie spotkamy tu na tej ziemi. Nadzieją napełnia nasze serce myśl, że brat Michał jest u Pana. Brat Michał Chydzik, głosząc Ewangelię Bożą o Panu Jezusie, podkreślał wiarę w zmartwychwstanie Chrystusa oraz wiarę w życie wieczne, w dziedzictwie Syna Bożego, darowane tym, którzy wiernie służyli, wytrwali przy Bogu oraz byli godni. Jednocześnie przekazujemy wyrazy szczerego współczucia i pocieszenia dla małżonki siostry Tatiany, dla dzieci brata Michała i ich rodzin oraz dla wszystkich krewnych pokładamy ufność i o to się modlimy, że jedynie Bóg Ojciec przez Ducha Świętego Pocieszyciela najlepiej pocieszy i ukoi ból duszy. Również na ręce brata prezbitera Marka Kamińskiego kierujemy kondolencje dla całej społeczności wierzących Kościoła Zielonoświątkowego. Odszedł długoletni zasłużony pracownik i ewangelista. Poniósł trud przewodzenia i prowadzenia tej wspólnoty chrześcijan. W naszych sercach i w pamięci zachowamy dobre wspomnienia z licznych wspólnych nabożeństw, spotkań i innych przedsięwzięć, w jakich uczestniczył i brał udział brat Michał Chydzik oraz bracia i siostry z chrześcijańskiej wspólnoty zielonoświątkowej. W imieniu Prezydium Naczelnej Rady, prezbiter naczelny Roman Jawdyk. Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w Polsce. W imieniu Rady Kościoła składam serdeczne wyrazy współczucia rodzinie oraz przyjaciołom prezbitera Michała Chydzika, wieloletniego pastora Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego oraz prezbitera naczelnego Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Prezbiter naczelny Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Polsce, Cezary Komisarz. Kościół Boży w Chrystusie. Droga siostro Tatiano, z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu twego męża, brata Michała Chydzika. Jesteśmy razem z tobą i z całą twoją rodziną w tym bólu.
Prosimy, przyjmijcie od nas wyrazy współczucia. Dobrze by było, gdyby taki dzień jak ten nigdy nie nadszedł. Ale mimo wszystko, kiedy ktoś odchodzi, zostawiając po sobie tak piękne, głębokie i czyste dziedzictwo, to jest to powód do wdzięczności. Dziękujemy Bogu za brata Michała Chydzika. Jego życie odcisnęło głęboki i trwały ślad w polskim Kościele. Zarówno jako pastor, jak i przywódca całego Kościoła stanowi wzór do naśladowania. Jego serce do głoszenia Ewangelii, której towarzyszą przejawy mocy Bożej, spowodowało znaczący przełom w tej służbie w naszym kraju. Był dla wielu duchowym ojcem, człowiekiem, którego pobożność i oddanie Bogu ukształtowało wielu, wielu chrześcijan. Jego miłość do Boga i szacunek do drugiego człowieka był prawie niedościgniony. Jednocześnie potrafił łączyć odpowiedzialność duchowego przywództwa w Kościele z byciem mężem i ojcem. Wielu z nas uczyło się od niego. Jego wiara stanowi zachętę do tego, aby całym sercem szukać Boga. Szanowany i kochany przez wielu. Czasem niedoceniony, niezrozumiany, nigdy nie zszedł z drogi wiernego podążania za swoim Bogiem. Oddajemy Bogu chwałę za ten dar, jakim był dla nas brat Michał Chydzik. Prezbiter naczelny Andrzej Nędzusiak. Jeszcze wpłynęła informacja o kondolencjach złożonych przez Piotra Chojnackiego, przywódcę zborów Detroit i całej tej społeczności. Niech nas Bóg błogosławi.